Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety mielone z piekarnika. Potrzebować będziemy pół kilograma zmielonej łopatki, jeden surowy ziemniak, ja mam dużą cebulę, to dodam pół i na nadzienie będziemy potrzebować dwie łyżki majonezu, łyżkę musztardy. Do mielonego jeszcze potrzebujemy jajko, 10 deko sera żółtego i 2 jajka. Będziemy doprawiać solą, pieprzem, ja tutaj mam czosnek z ziołami i słodką paprykę. Ziemniaki i cebulę zetrę na tarce o drobnych oczkach, jajka i ser żółty zetrę na tarce o dużych oczkach. Do mięsa dodaję jajko, przyprawy, sól, pieprz, słodką paprykę. Możemy dodać ulubionych ziół oraz czosnek z ziołami. Zioła mogą być również świeże. I dodamy startą cebulę i ziemniaka, a później zrobimy nadzienie. Teraz ścieram ser, ziemniaki i cebulę. Ziemniaki i cebulę już mam startą. Przekładam do masy mięsnej i należy dokładnie wyrobić. A do majonezu i musztardy dodaję pieprz, niewielką ilość soli, starte jajko i ser żółty. I dokładnie pomieszam. Dodać zielonej pietruszki, koperku. Tak. I nadzienie mamy gotowe. I teraz masę mięsną należy bardzo dokładnie wyrobić. Uformujemy kotlety, ale wyrabiamy bardzo dokładnie. Gdyby okazało się, że ziemniaki są zbyt soczyste, dodajemy na sitko i usuwamy nadmiar płynu. Dokładnie wyrabiamy. Ja myślę, że już jest dobrze wyrobione i teraz będziemy formować kotlety. W środku zrobimy wgłębienie i damy nadzień. Możemy to zrobić ręką, a możemy łyżką. Robimy wgłębienie. Tak, żeby te kotlety zachowały swój kształt. I do środka dajemy nadzieję. Przełożymy. Damy do piekarnika i będziemy piekli 40 minut w 180 stopni. Tak przygotowane kotlety
z piekarnika. Będą fantastycznie smakowane. Kotlety mielone wędrują na 40 minut w 180 stopniach. I tak oto kotlety z piekarnika mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Kotlety mielone z piekarnika.